Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Podstawy turystyki na obszarach wiejskich. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Zagospodarowanie turystyczne definiowane jest jako działalność mająca na celu przystosowanie środowiska geograficznego do potrzeb turystyki. Inna definicja określa zagospodarowanie turystyczne jako system połączonych ze sobą funkcjonalnie urządzeń turystycznych i usług. Które występują na określonym obszarze, powstały w celu udostępnienia turystom walorów środowiska geograficznego i które służą zaspokojeniu potrzeb turystyczno-rekreacyjnych człowieka. Urządzenia turystyczne powstały głównie z myślą o turystach, ale mogą z nich korzystać również inni użytkownicy. Są to np. Na wyciągi naciarskie, szlaki turystyczne, hotele. Urządzenia paraturystyczne powstały głównie dla mieszkańców danego obszaru, ale mogą z nich korzystać również turyści. Zaliczamy do nich np. stacje benzynowe, sklepy, kina. Urządzenia i usługi turystyczne dzielimy na noclegowe, żywieniowe, transportowe, rekreacyjno-sportowe, rozrywkowo-kulturalne. Wyróżniamy także urządzenia i usługi turystyczne: kulturalno-edukacyjne, leczniczo-uzdrowiskowe, regeneracyjno-kosmetyczne, handlowo-usługowe, organizacyjno-informacyjne. Zapoznaj się z podziałem i przykładami urządzeń i usług paraturystycznych. Planowanie zagospodarowania turystycznego na terenach wiejskich powinno opierać się na koncepcji turystyki zrównoważonej, polegającej na respektowaniu i ochronie wartości kulturowych, społecznych i przyrodniczych obszaru. Niezbędne jest przeprowadzenie badania odporności poszczególnych elementów środowiska na użytkowanie turystyczne oraz określenie chłonności turystycznej. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.